Witaj bardzo serdecznie, tutaj Agnieszka Morawiecka z gabinetu Desprendete. Pomagam ogarnąć chaos emocjonalny, jaki jest w nas, a który może się przejawiać w różnego rodzaju blokadach, w różnego rodzaju chorobach, dolegliwościach, w bólu. Dzisiaj chciałam opowiedzieć troszeczkę o naszej sprawczości, o tym, no właśnie, jak bardzo nie wierzymy w to, że możemy coś zrobić. Jakiś czas temu, to znaczy tak, właśnie, no, że prowadzę rozmowy bezpłatne i tak dalej, zgłasza się do mnie wiele osób i mi opowiada właśnie o swoich chorobach, o swoich bólu, że jak to ciężko im w życiu i tak dalej, i tak dalej. I wtedy, no po prostu ja opowiadam o tym, że no przede wszystkim ja mam narzędzia i programy, kursy i sesje do pracy z tym, ale chodzi o to, że my, to znaczy nasz organizm ma taką wielką zdolność regeneracji i ta zdolność, ona wcale nie ubywa z wiekiem, ta zdolność po prostu ona jest. Nasz organizm może się regenerować i my w to po prostu nie wierzymy. Nie wierzymy, że właśnie możemy coś zrobić jakby ze sobą. Wydaje się nam, że ktoś musi coś zrobić, że ktoś, no właśnie, coś musi zadziałać, coś musi zmienić, coś musi się zadziać, żebym ja była na przykład zdrowa, była szczęśliwa, była spełniona. A nie widzimy tego, że tak naprawdę to tylko zależy od nas. Ode mnie zależy to, czy ja będę szczęśliwa, czy ja będę spełniona, czy ja będę zdrowa, czy ja będę żyła właśnie w bólu, w jakimś cierpieniu, w jakiejś, no właśnie, braku sprawczości, niemożności i tak dalej, bezradności, bezsilności, czy ja będę po prostu żyła pełnią i sięgała do właśnie mojej sprawczości, do mojej siły, do mojej mocy. I to wszystko jest po prostu no, możliwe w nas. No my w to nie wierzymy. I właśnie jest tak, to znaczy w sobie mamy takie właśnie dwie siły. Jedna jest ta, która mówi, że no nie, no ja nie dam rady, że to on musi coś zrobić, to ono musi się zmienić, to musi się coś zadziać, żeby coś się we mnie działo. Jest ta siła. I tą siłę, bardzo często siłę, tą taką część w nas, bardzo często ją podsycamy, ją dajemy jej siłę, dajemy jej moc, dajemy jej to, że ona może rosnąć w nas i może zajmować coraz więcej miejsca. Natomiast tej części, która wie, co dla nas jest dobre, co jest niedobre, co nam służy, co nie służy, tej części, która po prostu może się zregenerować, może zmienić, może, to tej części nie dajemy uwagi. Za każdym razem, kiedy dajemy uwagę naszej części bezsilnej, zabieramy jakby przestrzeń dla części sprawczej. I teraz to jest decyzja każdego z nas, czy będzie podsycał, będzie podkarmiał i dokarmiał i tuczył tą część bezsilną, czy sięgnie do tej mocy i będzie dokarmiał tą część regeneracyjną, tą część mocną, tą, która wie, że po prostu da radę, która wie, że może. I to zależy w zasadzie tylko od nas. Bo my to jesteśmy takie 100%. Tak sobie wyobraź. I jeżeli ta część bezradna, ta, która jest w bólu, ta, która jest w nieszczęściu, ta, która no po prostu, która nie może nic zrobić, jeżeli ona zajmuje 100%, no to na tą część no już nie ma miejsca. Tam jest, no ta nie będzie zajmować 100, tylko 99, to tutaj jest 1% na to.
jeżeli my chcemy tą część sprawczą, to to nie mogą być takie iskierki, że na początku właśnie to są takie iskierki, że aj tak, że ja to mogę, że takie poczucia, ale to są tylko takie iskierki. I teraz, czy ja z tej iskierki rozpalę ogień, czy ja ją podsycę, czy ja ją zacznę rosnąć, bo jeżeli ja ją zacznę podsycać, ona zacznie rosnąć, to ta bezradna zacznie się kurczyć, zacznie się robić mniejsza i zanikać. Więc tutaj bardzo serdecznie zapraszam do takiego spojrzenia na siebie, do takiego, no właśnie, na siebie, na swoje życie, na to, co mamy. I ja wiem, że jest dużo wymówek, że jest ciężko, że tak dalej, tak dalej, ale są to rzeczy do osiągnięcia. Są to rzeczy, które możemy zdobyć, do których możemy dojść, które mogą się zadziać. Ja z jednej strony, jeżeli masz ochotę, to zapraszam na bezpłatną rozmowę albo zapraszam do programu. Odkryj mądrość swojej choroby, odkryj sekret powrotu do zdrowia, sekret utrzymania zdrowia. Właśnie jak podsycać, jak tuczyć tą część, która jest po prostu dobra w nas, która chce dobra, która wie, że może, że jest sprawcza i że no i po prostu da radę. Więc tutaj zapraszam, no i zapraszam, żebyś zauważyła te iskierki, te przebłyski takiej sprawczości, mocy i tak dalej, żebyś je zauważyła i zaczyna je podtrzymywać przynajmniej. I wracała do nich, żeby one już nie zajmowały tylko 1%, ale żeby tak troszeczkę się rozrosły i żeby było ich troszkę więcej. Jeżeli uważasz, że to wideo było Ci, jest no fajne, to podziel się, zostaw mi lajka, zasubskrybuj się na mój kanał i mam nadzieję, że do zobaczenia. Cudowności, pa, pa.